Dzień dobry. Witamy, jesteśmy w Warszawie. Tak jest i zabierzemy Was dzisiaj na przegląd takich jesienno-zimowych elementów dzianinowych, idealnych na taką zimniejszą porę roku, z marki, którą myślę, że sporo Was zna, czyli The Other Side. I wiecie co, fun fact jest taki, że wiele, wiele lat temu, Justyna, pamiętasz ten swój taki t-shirt szary z odsłoniętymi plecami? Tak. On wtedy był taki, na te czasy był teraz wiralowy, ale był wtedy bardzo popularny. Ja do tej pory, jako osoba niezwykle sentymentalna, ten t-shirt mam w szafie. To był t-shirt taki szary melanż z literą V na plecach. Tak. Bardzo luźny, z takim fajnym pudełkowym fasonem. Niejedną imprezę przeżył ten t-shirt. Tak, przeżył bardzo wiele. Marka właśnie The Other Side charakteryzuje się tym, że mają ubrania bardzo dobrej jakości. Są tam wełniane swetry, puchowe kurtki, przepiękne koszule. Dziewczyny są przesympatyczne, więc z ogromną przyjemnością i luzem tam idziemy, bo będziemy mogły sobie porozmawiać i na spokojnie wszystko przejrzeć. I zabieramy Was tam ze sobą, więc chodźcie z nami. Jesteśmy już na miejscu i stwierdziłyśmy z Kasią, że pokażemy Wam takie trzy sety. Czyli będzie sweter plus spodnie, będzie coś na imprezę i coś takie, jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie. Płaszcze, kurtki, coś tutaj poszukamy. I powiem Wam, że znalazłyśmy naprawdę bardzo interesujące rzeczy. Wszystkie nam się podobają niesamowicie, więc wskakujemy w stylizację i pokażemy Wam, jak na nas wyglądają te stylówki. Ale też Wam zdradzę tutaj tak po cichu, że rozmawiałyśmy z dziewczynami, że będziemy mieć naprawdę super zniżkę. Nie zdarza się to często, jeżeli chodzi o tą markę, więc ja Wam radzę oglądać do końca. A my wskakujemy w stylówki. To jest moja pierwsza propozycja i ten sweter jest właśnie z nowości. Mamy go w trzech kolorach, bo jest beżowy, niebieski oraz czerwony. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Jeżeli chodzi o skład, mamy tutaj 80% wełny. Ja wybrałam w rozmiarze M. Jest taki, wiecie co, luźniejszy. Luźniejszy, tak. Jeżeli chodzi o spodnie, spodnie są przepiękne. One są z wełny dziewiczej. Wyglądają na żywo nieziemsko. Idealna dla mnie długość, chociaż troszkę są dłuższe, ale na przykład do butów na obcasie czy do jakichś takich botków z grubszą podeszwą będą super. I muszę Wam powiedzieć, że to są spodnie, które mnie nie gryzą. Wiecie o tym, że mam sensoryczne problemy, a te spodnie, pomimo tego, że są wełniane, są bardzo wygodne, komfortowo się w nich czuję, nic mnie nie gryzie, nic nie uwiera i wyglądają przepięknie. Kasia pokazywała Wam beżową wersję, ja mam taką bardziej energetyczną czerwoną, bo to jest mój kolor najlepszy na świecie. I ja mam tutaj na sobie rozmiar L, więc to jest zdecydowanie bardziej pudełkowy i większy fason, natomiast radziłabym tutaj zawyżyć jednak ten rozmiar, bo zdecydowanie lepiej ten sweter wygląda, jak mamy więcej materiału, tak jak Kasia Wam wcześniej mówiła. Tutaj mamy 80% wełny, więc fajnie wygląda też, jak sobie zrolujecie rękawy. I co ciekawe, do tego mam jeansy. Ja jestem fanem takich luźno włożonych spodni w kowbojki. Tak trochę niechlujnie, tak wiecie, trochę od niechcenia, ale w The Other Side znajdziecie też bardzo dużo jeansów. Nie tylko wełniane spodnie, ale właśnie też jeansowe modele. Tutaj taki fajny detal mamy z boku. I to są niby proste spodnie, bardzo takie klasyczne w swojej formie, ale właśnie takie detale sprawiają, że coś tutaj się dzieje. I wybrałam taki jaśniejszy odcień jeansu, bo wydaje mi się, że fajnie komponuje się z tą czerwienią. Dajcie znać, co myślicie, ale jestem fanem takiego połączenia i te kowbojki też fajnie do tego wyglądają. Teraz coś innego, propozycja sukienkowa, więc jesteśmy obie na czarno, ale te sukienki są bardzo proste, ale niezwykle efektowne. Kasia? Tak, na zasadzie niby zwykłe, niby czarne, ale proszę bardzo, ja się odsłaniam i... Wow! Ja uwielbiam sukienki z odsłoniętymi plecami. Bardzo dużo mam takich w swojej szafie, bo uważam, że niby zwykłe, ale jednak z efektem wow i to jest właśnie taki przykład. Też masz takie tutaj rozcięcie. Jest też rozpory, oczywiście nie te buty, ale... Noga jest, pupka pięknie zarysowana. Niby i tutaj skromnie, spokojnie, ale jak się odwrócisz... Wow. Ja mam troszeczkę coś innego, dlatego że to jest sukienka też z takim lekko odkrytym tyłem, natomiast tutaj ma bardziej zabudowany fason. Natomiast chciałam Wam pokazać materiał, bo to jest taki bardzo fajny, wytłaczany materiał. Ona jest krótka, ja mam na sobie rozmiar M. Spodoba mi się to, że w brzuchu ma taką mocną wstawkę, więc fajnie ta sukienka się trzyma. Dół jest luźniejszy, no i tutaj robotę robi oczywiście... długość. To jest sukienka mini. Jest ten
No ja lubię takie fasony i fajnie to wygląda, więc to są takie dwie propozycje sukienkowe. Moi drodzy, zobaczcie to. Przepiękna kurtka, idealna na zimę, na jesień, cieplusieńka. Mamy tutaj wełnę, jeżeli chodzi o podszewkę, jest wiskozowa, więc ja wiem, że wy na to zwracacie uwagę, więc tutaj mamy wiskozową podszewkę. Ja mam w rozmiarze M i jest taki bardziej oversize, wzięłam większy, ponieważ bez problemu pod spód możemy założyć sweter. Wygląda nieziemsko. Ja chyba z tym wracam, bo to jest kurtka, która robi całą robotę, wystarczy basicowy spód i jakby stylówka jest gotowa. Ładnie, nowocześnie, modowo, sztos. Ja słuchajcie, jak weszłam, to założyłam od razu ten sweter, dlatego że ma piękny wzór, paski, ja kocham paski, i jest bardzo przyjemny, mięciutki. Tutaj mamy prawie 90% wełny również i super takie baloniaste rękawy. Ja lubię ten fason, dlatego że wtedy, wiecie, rękaw nie ląduje w zupie, to po pierwsze, bo mamy ściągacz, ale fajnie to też wygląda, mamy fajny taki balonowy fason. Bez problemu ten sweter ma taką długość, którą możecie włożyć w spodnie, które też idealnie pasują właśnie do tych kremowych wstawek. One mają troszeczkę, powiedziałabym, średni stan, nie są aż takie wysokie, z prostą nogawką, ale super pasują do tego swetra, bo idealnie komponuje się kolorystycznie i wydaje mi się, że to jest taki idealny sweter na co dzień, do śmigania jesienią i zimą, o takim pudełkowym fasonie, ale też nie takim gigantycznym, który nie zmieści się pod płaszczem. Jest idealnie w punkt, no ale wydaje mi się też, że kolorystycznie bardzo pasuje do mnie i jest mi w nim już tak ciepło, jak tutaj staję i do was mówię. Więc to jest propozycja numer 3. Szybki lunch. Krok madam, krok mademoiselle. Korzystając z okazji, że jesteśmy u Katarzyny, tutaj jest odrabianie lekcji na stole kuchennym, jak za naszych młodych lat. A ja pokażę wam, co finalnie wróciło z The Other Side ze mną. Po pierwsze, zdecydowałam się na tą piękną sukienkę czarną. I to jest sukienka z takiego trochę wytłaczanego materiału. Ten tył jest zapinany tutaj na górze na guzik i mamy odkryte plecy. Tak jak mówiłam wam, w sklepie tutaj przy brzuchu mamy taki, takie fajne marszczenie. Bardzo ładnie to wygląda. I druga rzecz to są spodnie. I to są spodnie, w których się zakochałam. Wiem, że Kasia też je chciała, ale nie było eski. W taki śliczny prążek. I to jest taki granatowy, bardzo ciemny kolor. I mamy tutaj prążki, szeroką nogawkę i muszę wam powiedzieć, że bardzo atrakcyjnie wyglądają tutaj te marszczenia z przodu. A jeżeli chodzi o zniżkę, o której wam mówiłam w tej poprzedniej części filmu, to działa kod LGS i wszystkie informacje znajdziecie w opisie. Tam wszystkie będą linki, wszystkie informacje. Ciocia Kasia, słuchajcie, literki tam przerabia. Jakie jeszcze literki znasz? Wyraz na literkę D. Wyraz na literkę D. Dach. No, super. Zjedzmy coś, bo jak ja jestem głodna, to jestem zła i nawet kiedyś wymyśliłam takie słowo jak zgłość. To jest złość połączona z głodem i dzisiaj, słuchajcie, na śniadanie będą tosty. Tosty z wyjątkową konserwą z Kopenhagi. Mam tutaj dwie konserwy. Jeżeli jestem na jakimś wyjeździe, to ja staram się teraz przywieźć coś do jedzenia albo coś do domu, jakąś, nie wiem, ceramikę na przykład. I będąc w Kopenhadze, przywiozłam dwie najbardziej stylowe konserwy. Są przepiękne i z tymi konserwami byłam na pokazie. Osoby, które nas śledzą na bieżąco, wiedzą, o czym mówię. I mam tutaj dwie fantastyczne sardynkę i mongfish. Nie jadłam nigdy, więc może zjemy tą fantastyczną konserwę, aż szkoda otwierać, chociaż wiecie, to jest tylko opakowanie, bo sama konserwa to jest taka, wiecie, w puszce, ale bardzo dużo osób poleca właśnie te konserwy, więc jak będziecie w Danii, to spróbujcie. I pomyślałam, że zrobimy dzisiaj taką konserwę na toście, bo mam trochę czerstwawy chleb, a ja staram się, tak wiecie, wyjadać wszystko, więc zrobimy sobie grzankę, konserwę luksusową prosto z Kopenhagi, do tego mój domowy ogóreczek. Domowy ogóreczek, który robiłam w tym roku z ogórków od Justyny mamy z ogrodu. Więc słuchajcie, to będzie śniadanie mistrzów, zobaczycie. Boże, jaka miękka, pyszna, to te konserwy, które ja kiedyś jadłam, to nie są tymi konserwami rybnymi jak ta.
Jak tak patrzę na moje śniadanie, to tutaj powinien być jeszcze koperek. Niestety nie mam, ale powiem wam, że ta konserwa wybitna. Zaraz przetestujemy wszystko. Pomyślicie, że jestem nienormalna, ale właśnie przyszła mi choinka, którą zamówiłam i o której wam mówiłam ostatnio we vlogu. I zdecydowałam się na choinkę ze strony echoinki.pl i to są te same choinki, które zamawiała Justyna, tylko że oni zmienili sklep. Więc teraz choinki też sprzedają na stronie echoinki.pl, ponieważ dzwoniłam do nich i pani mi powiedziała właśnie, że teraz na tej stronie są ich choinki i ja się zdecydowałam na Świerk Leica Slim 220. I chyba wiecie co, otworzę ją, bo jestem bardzo ciekawa, czy ona się tutaj zmieści i czy ewentualnie będę musiała ją zwrócić. Mam nadzieję, że nie, bo ja już wiem, że zwrot takiej choinki będzie naprawdę bardzo uciążliwy, więc liczę na jakiś cud. W sumie nie wiem, na co liczę. No liczę na to, że ta choinka będzie idealna. No wygląda na konkretną. O cholerka. Czyli ja ją muszę od razu ułożyć w jakimś miejscu, bo ja jej nie przyniosę. Ja wiem, że to nie jest czas na choinkę i w ogóle się absolutnie tym nie przyjmujcie. A jednak gra. Pierwsze moje wrażenie, bida, ale myślę, że tutaj ja teraz muszę popracować mocno nad rozłożeniem jej. Mogłam spokojnie chyba wziąć wyższą. Okej, zmieniam zdanie. Jak się tą choinkę ładnie rozłoży, to wygląda naprawdę super. Zaczęłam na razie robić dół. Jedyna kwestia to ta wysokość. Bo zamówiłam 2,20, mogłam zamówić 2,50. Jeszcze się na tym zastanowię, ale powiem wam, że naprawdę jest bardzo gęsta. Widać to szczególnie tutaj. A jeszcze wiecie, nie jest to wszystko idealnie porozkładane. Fajnie, że ma brązowy pieniek, bo końcówki tutaj, które najbardziej będzie widać, wyglądają naprawdę jak prawdziwa choinka. Więc myślę, że to był dobry wybór. Przyjechałam do Leroy, przy okazji spotkałam się też z Justyną, bo poszukuję kleju do ceramicznych rzeczy, bo muszę skleić jedną rzecz. Przy okazji obczaję, czy są może jakieś ozdoby świąteczne, no i czy jest może jakiś stojak drewniany na tą choinkę, bo ten metalowy, który jest w zestawie, nie do końca mi się podoba, ładniejszy byłby drewniany. Może coś ładnego znajdę, albo też widziałam kiedyś na TikToku dziewczyna włożyła w taką ogromną donicę choinkę, taką ceramiczną i też bardzo ładnie wyglądało to wszystko, więc popatrzę co i jak i jeszcze chciałam skoczyć do Liska, więc tak, złapiemy się zaraz z Justyną. Zamyka, tak? Tak, co jest twoim marzeniem? Ogrodziłam. Przyszliśmy z Kasią na takie window shopping i będziemy sobie oglądać rzeczy, które kiedyś chciałbyśmy mieć lub zrobić i tak sobie poglądamy. No, więc ładnie. Moje marzenie to jest ogród zimowy, przeszklony i ja siebie widzę, że tutaj sobie na tarasiku herbatka, kocyk, jest tak chłodnawo, taki powiew zimna, ale ta herbata paruje i ja sobie tak siedzę i czytam książkę i mam piękny widok jakiś taki śnieżny albo nie wiem, jesienny za tą szybą. I właśnie tę pergolę oglądam, bo to jest naprawdę fajne rozwiązanie. Ładna ta pergola, ona by mi się też kiedyś przydała do mojego ogródka, jak kiedyś już sobie go zrobię. Tu się zobacz, otwiera. A może ja coś takiego powinnam zrobić? Powiem ci, że o taka dziupla to jest sztos. Naprawdę. Nie wiem na ile to jest szczelne. Na pewno jest tu zimno, ale... No może to nie jest na ten, może to nie jest na zimę, ale na przykład tak jak jest chłodniejsze, nie wiem, wiosna, lato, no że... Nawet od marca powiedzmy, nie wiem. Marzec, a weź to zamknij, jak to by wyglądało, jak na zasadzie zamykasz to? Weź te drzwi zamknij. W sensie otwórz, może otwórz. No tak, tutaj musisz otworzyć i wpuścić na maksa powietrze. Jakby, o, proszę. To jest otwarcie maksa, bo to jest wszystko przesuwne. A z drugiej, aha. I masz powietrze. A z drugiej strony, to z każdej strony też. A z drugiej strony możesz sobie zrobić na przykład takie lamele, albo nie wiem co to jest. Panel żaluzjowy.
A to też się uchyla i zamyka. Na pewno. A to może można z każdej strony tak zrobić? Myślę, że tak, natomiast no, przesuwne na pewno są dużo lepsze. W sensie, że przesuwne były. Tak. Super rozwiązanie. Myślałam. A ile to kosztuje? Żaluzje. A 1500, okej. Okay. Panel żaluzjowy. Czyli rozumiem, że ten panel żaluzjowy się też otwiera. Na pewno. Okay. Samochód dla twojego syna. Ale jaki piękny, zobaczcie. Ładny. To, jakby to się stawia, czy to coś robi? A jedzie, czy nie? No jakby trochę coś się kręca, bardzo delikatnie, ale ja... Takie na przykład. I ten bomb, to są z takim materiałem? Tak, velvet, tak? Velvet też. Ale o tych już jest mało, a te mi się podobają. Ile kosztują? Uwaga. Ile? Jeszcze bym widziała. Bezcenne. Bezcenne. Ale to też jest fajne. Fajne takie ozdoby. Takie... O, one są takie, ja lubię te. A, steczące, to takie tak. Muzyka kiedyś, z tamtego roku chyba, pamiętasz? Tak, też mamy, takie no. Tutaj znalazłam klej z Justyną, więc będę działać. I one są w dobrej cenie, one kosztują 6 zł. Kurde, no mam teraz dylemat, czy pójść w... Oj, taki ładny domek. Czy idziemy w taki klimat bardziej minimalistyczny? No, czyli... Czy Jingle Bells Forever. Wybór. Ładne. No one są też naprawdę spoko cenie, więc jak sobie skompletujesz, nawet wiesz. Tutaj są takie, zobacz, oliwkowe. Tylko malutkie, ciupki, malutkie. Ciupki. To są malutkie i droższe, a te są naprawdę w spoko cenie. Tylko chyba jeden kształt. Wpadłyśmy do Iska jeszcze po drodze. O! Coś w tym klimacie trzeba by było mi, tylko że wiesz, szerszą, okay. Że wkładasz choinkę w coś takiego wyższego i się rozumiem. Opiera to na tym. Okay. O czymś takim myślałam, ale nie wiem, czy coś tutaj znajdzie. To jest akcja choinka, dziewczyny może nie wiedzą, jesteśmy wiemy. Akcji Kasi. Dziewczyny Kulki. Wiedzą. Wiedzą, dziewczyny, mówiłaś już? Tak, o wszystkim, o moich. Zamiska, więc próbujemy wymyśleć coś, żeby było dobrze. I ale tak, żeby jej nie zwracać, bo jest naprawdę byłam, bardzo ładna. Nie byłam w blisku 100 lat. Ładne mają rzeczy tutaj. No, coraz ładniejsze mam wrażenie, że jest tendencja wzrostowa. O, zobacz, na przykład tak jak to tu wygląda, widzisz? W ogóle taki wazon pięknie by wyglądał z takim świerkiem świeżym nawet. No. Postawić to gdzieś na ziemi, nawet przy wejściu. No. No ten, ta, ile ona kosztuje? 100 ileś złotych pewnie. Ciężkie, a weź to ponieść, ciężkie to jest? No, trochę ciężkawe. Ciężkawe, ale bardzo ładne. Ciekawe, czy jakbym włożyła w to choinkę, to czy by się przewróciła? Myślę, że tak. A szkoda. Musi być taka bardziej, wiesz, rozłożysta. Pokaż, co masz. O, weź sobie, ile to? 27,50. Bardzo ładne, takie ładniutkie. Co mówisz? Wiem, że obiecałam, że nie kupię więcej wazonów, ale jest na promce. Bardzo ładne. Jest naprawdę jak taki designerski. Nikt by nie powiedział, że to jest... A będzie ci pasować kolorystycznie? No do zielonych na przykład choinki ładnie no będzie tak, wyglądać. To tak, do choinki tak, no jak najbardziej. Wiesz? No jest fajne. Też chcesz? Wiesz co, ja jakby był w innym kolorze, tak, ale żółty to kompletnie nie pasuje mi do niczego. Jest jakiś jaśniejszy. Co znalazłaś w ekszy? No ja nie wiem, bo to jest pytanie, czy to będzie sens, bo to robi się taki za 59 zł bóg nóg, czyli taki jakby kącik. No. I to wszystko tam w środku powinno być, tylko to są, podejrzewam, tak małe elementy. Ale to dla twojej córki, ona się nadaje na tak. Takie rzeczy. No, chyba wezmę do robienia, okay. Ale te domki są. Ale znalazłyśmy domki, jeżeli ktoś tak jak ja ogarnia sobie patodeweloperkę na komodzie, to bardzo ładne. I to są dwa rodzaje jakby też. Trzy w sumie, bo tu masz jeszcze takie z kominem. No, bardzo ładne. Ja chyba sobie kupię. Weźmiemy może po jednym. Potrzebuję kawy na ASAP, bo jakoś tak mnie łamie, słuchajcie. Gdzie jest moje mleczko? Jest. Pyszka. Moja ciekawość na to, co się dzieje w sklepach, została całkowicie zaspokojona, jeżeli chodzi o dodatki świąteczne. Bardzo dużo rzeczy się powtarza, są takie same rzeczy prawie jak w poprzednim roku. Ja tylko wróciłam z domkiem z Kika, bo uważam, że jest naprawdę piękny. I Justyna też sobie kupiła dwa domki, więc do mojej kolekcji domków jak najbardziej tak. No i też wróciłam z tym przepięknym wazonem, który pasuje mi do wnętrza i ja wiem, że obiecałam, że nie kupię więcej wazonów, ale biję się w piersi.
popełniam błędy jak każdy człowiek. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, oprócz tego, że on był na wyprzedaży. Dziś na lunch bardzo szybkie rozwiązanie, czyli pinsa. Ja mam tą pinsę tutaj już przygotowaną. Kupuję z reguły albo w Biedronce, albo w Lidlu. Z reguły połówka starczy mi tak, żeby sobie podjeść. I dzisiaj zrobiłam, słuchajcie, pinsę z pesto bazyliowym. Kupiłam ten z Biedry. Tutaj mam ser parmigiano z Parmy i to jest właśnie mój sposób na rzeczy z wyjazdu. Tu proszę bardzo, puszka z Kopenhagi, tutaj ser z Włoch. Do tego będzie burrata i oczywiście rucola, więc na szybko to jest idealny sposób, aby coś zjeść i coś takiego dobrego. Pachnie i skwierczy fenomenalnie, więc na to poleci rucola. Na to wędruje burrata i odrobina sosu balsamicznego. Dzień dobry, moi drodzy. Stwierdziłam, że podzielę się z Wami tym, co aktualnie robię. I też poproszę o feedback, bo wiem, że dużo mam ogląda nasze filmy, a ja aktualnie jestem na maksa zmotywowana i mam taką misję odporność. Mam cudowną koleżankę, która naprawdę sprzedała mi bardzo dużo tipów na to, jak u dzieciaków tą odporność podkręcić. Chociaż wiadomo, wiemy dobrze, że jak jest sezon za oknem taki, jaki jest, to te choroby będą się pojawiać. I nawet jak dziecko choruje 12 razy do roku, jest to całkowicie normalne. Normalne i to się dzieje, bo ta odporność musi zostać zbudowana. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że to chorowanie 12 razy do roku byłoby ok, gdyby nie kończyło się wielokrotnymi antybiotykami. Bo wtedy wpadamy w takie błędne koło u dzieci, że ta odporność jest tak strasznie zaburzona i te jelita są tak strasznie zaburzone przez ten antybiotyk, że dziecko tą odporność traci, znowu choruje i w ogóle to się wszystko zaczyna zapętlać. I ja to przerabiałam w tamtym roku z moim młodszym dzieckiem. I to było chorowanie naprawdę kilkanaście razy do roku. On był praktycznie cały czas chory, dodatkowo dochodziły wielokrotne antybiotyki. Pierwszy tip na takie w ogóle, wiecie, zaczynające się choroby, to jest gałganek Aliny z czosnku i cebuli na zatkany nos. Ja to praktykuję, gorąco Wam polecam. Katar Killer, czyli na wkładkę higieniczną skraplacie troszeczkę olejku takiego, który jest odświeżający. To też polecam i to jest ze strony Pana Tabletki. W ogóle uwielbiam ten portal, tak jak myślę, że większość mam. Kolejna rzecz, tego nie wiedziałam i to właśnie koleżanka o tym mi powiedziała, to są inhalacje w Thermomixie. I polega to na tym, że to naczynie wirujące napełniacie wodą, dolewacie olejki eteryczne i tutaj dziewczyny mi napisały, żeby dodać majeranek, żeby dodać sól himalajską. Majeranek, tymianek i sól. To są te składniki i polega to na tym, że po prostu w tym koszyczku do takiego parowania, do gotowania na parze to wszystko umieszczacie i stawiacie i obok po prostu gdzieś. Oczywiście nie zostawiamy tego na noc, żeby to się nie wylało, bo to jest wrząca woda, więc to jest tylko taka jednorazowa akcja i nie potrzebujecie wcale Lidlomixa czy Thermomixa do tego, bo to jest zwykła taka parówka, którą ja robiłam nad miską, jak byłam dzieckiem. Ale jeżeli macie na przykład Lidlomixa, to myślę, że spokojnie można to wykorzystać. Więc to są moje takie trzy top wiecie, takie domowe metody. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że znalazłam też na Instagramie, nie wiem, może dziewczyny, które siedzą bardziej w tych tematach, to znają ten profil. I to jest profil Oskara Kaczmarka, doktor mikrobiom. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że facet mądrze gada. Jest to pan, który jest specjalistą od mikrobiomu, i naprawdę jak przejrzałam jego publikacje, przejrzałam jego rolki, właśnie też o dziecięcej odporności, to ma to duży sens, więc tak wezmę pod lupę i zastanowię się. Pozamawiałam probiotyki, pozamawiałam oleje, pozamawiałam witaminy, więc mam nadzieję, że jak już wtłoczę w moje dzieci te wszystkie suplementy, to chociaż cokolwiek się poprawi. Natomiast wiemy dobrze, że też tutaj dużą rolę gra dieta. Nie wiem, czy Wasze dzieci też tak mają, ale u mnie w tym wieku to występuje 3 do 5 lat. Pojawia się ta wybiórczość pokarmowa i to jedzenie naprawdę nie jest takie proste. O ile starsze dziecko nie ma z tym problemu i tutaj naprawdę jestem zadowolona i zachwycona wręcz, no to u malucha niestety ta dieta jest jaka jest. I nie wiem jak u Was, ale u mnie to nie jest talerz pełen warzyw zjadany z wielką chęcią.
próbuję, kombinuję, przemycam te gdzieś wszystkie rzeczy jakoś tak, wiecie, w plackach trochę tak, ale mimo to nie jest to dieta aż tak bogata w te wszystkie składniki. Więc zamówiłam też właśnie olej, który ten pan doktor mikrobiom poleca na jego stronie. To też nie jest reklama, żeby nie było, że reklamuję suplementy. Po prostu, słuchajcie, naprawdę szukam jakiejś pomocy i jakiegoś sposobu na to, żeby walczyć z tym, bo to naprawdę jest trudne. Trudne jest dla dzieci przede wszystkim, ale też dla całego logistycznego podejścia. Ja w pewnych momentach jestem na miesiąc wycięta z jakichkolwiek działań, przez to, że dzieci tak chorują i muszę coś po prostu z tym zrobić. Więc zamówiłam olej właśnie z tej firmy Love Life, którą poleca pan Oskar, więc zobaczymy, potestujemy. Dwie niezależne osoby mówiły, że też bardzo polecają ten olej, że to jest naprawdę fajna mieszanka, więc tak trzymam kciuki, że cokolwiek to pomoże. No i słuchajcie, jeżeli wy macie jakiekolwiek sposoby i wasze tipy na budowanie odporności, czy to u dzieci, czy też u osób, które często chorują, czy są po antybiotykoterapii, to dawajcie znać, bo ja naprawdę chwycę się wszystkiego. Nie wiem, może jakiś wosk muszę wylać, czy coś. Chwycę się wszystkiego, oczywiście się śmieję, ale wiadomo, że tutaj trzeba też zacząć od podstaw, wszystkie badania zrobić i tak dalej, więc ja o tym oczywiście wszystkim wiem. Ale mimo to, że staram się na 200%, to po prostu, słuchajcie, nie mogę jakby uniknąć tego, żeby te dzieci były tak chociaż longiem troszeczkę bardziej zdrowe. Zazdroszczę mamom, które mówią, że a moja to choruje dwa razy do roku. Jak wy to robicie, dziewczyny? Jak macie jakieś tipy? Czy to jest genetyka? Czy jakby coś, o czym ja nie wiem? Podzielcie się. Naprawdę ulżyjmy sobie w tym chorowaniu i piszcie w komentarzach. Ja chętnie poczytam, chętnie włączę się do dyskusji. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie jestem w tym wszystkim sama. Zresztą na pewno nie jestem, bo wszystkie moje koleżanki to przerabiały. Ale trzymajmy kciuki, że przetrwamy tą jesień i że z roku na rok będzie coraz lepiej. Okej, okay. Let's go. I słuchajcie, dzisiaj wybieramy się z Justyną na galę boksu i biznesu. Nasz znajomy będzie tam walczył, jest to gala charytatywna, więc będziemy mocno kibicować, ale też, słuchajcie, trzeba się bardzo ładnie ubrać, jest dress code, czujemy się trochę, jestem jakbyśmy miały iść na jakąś, wiecie, fancy imprezę, nie wiem, sylwestra, bal, nie wiadomo jaki. Więc stwierdziłam, że dzisiaj domowe spa, więc peelingi, depilacja, maseczki, maska na włosy już poszła. I jeżeli chodzi o maseczki, to dzisiaj sobie nałożę tę. Już zużyłam jedną i uważam, że jest genialna. Przywiozłam ją ze Stanów, ale można ją kupić na Cosi Bella oraz na Shopaholic za jakieś horrendalne pieniądze. Powiem Wam, że taka paczka kosztuje 21-22 dolary, a widziałam w necie, że osoby sprzedają taką pojedynczą maseczkę za chyba 70 zł, 80. No, niezła marża. Tak czy siak, nałożyłam sobie raz tą maseczkę na noc i powiem Wam, że skóra wyglądała pięknie, lśniąca, błyszcząca, taka sprężysta, taka jak u dzieciaczka. Więc stwierdziłam, że sobie ją teraz nałożę. O nie, posiedzę w niej 3-4 godziny. O, już przerwałam. Ona jest bardzo delikatna i trzeba uważać, jak się ją wyciąga, bo ostatnio też miałam taki problem z nią. To jest maseczka kolagenowa, ale też w tej samej serii jest nawilżająca. Tu, wyżej. O. Teraz na dół, łóżeczko, kocyk, kawusia, idealne popołudnie. Wczoraj na szczęście wszystko wysprzątałam, zrobiłam chyba z 5 kolejek prania, więc dzisiaj zasłużony odpoczynek, chociaż planuję pomontować trochę rolki, bo mam kilka zaległych, więc sobie będę leżeć. O! Chillować. Tą maseczkę można używać jako taką maseczkę na nos, tak jak ja ostatnio użyłam. I absolutnie mi nie spadła, tylko tak, wiecie, leżałam na plecach i tak spałam. Albo zostawić można na 3-4 godziny, więc ja ją zostawiam. Idę po kawkę. I niech tutaj się po prostu dzieją cuda na tej mojej skórze. Thank you.
Ostatnio bardzo dobrze mi się spędza czas w domu, słuchając muzyki jazzowej i z takim tutaj bardzo fajnym jesiennym obrazkiem. Muzyczka leci w tle, jest bardzo klimatycznie i mogę Wam tą playlistę zostawić w opisie pod filmem. I też zauważyłam, że bardzo dobrze mi się biega przy muzyce Vivaldiego, 4 pory roku. Powiem Wam, że jak wiecie, ta muzyka klasyczna, to człowiek po prostu pędzi jak szalony. Ale mam też dla Was, słuchajcie, słodyczową polecajkę z Lidla. Amorettini Pistachio Bites. Zawsze jak jest ta deluxe seria, to sobie coś tam zawsze kupię i tym razem właśnie kupiłam te czekoladki. I słuchajcie, są przepyszne. Jesteśmy tego warte. Niebo w gębie, 12 na 10. Po prostu najwyższe noty słodyczowe, jeżeli chodzi o tą serię deluxe. Ja ostatnio też z tej serii deluxe kupiłam szynkę z truflą, którą zjadłam całe pakowanie w sumie na raz. Była taka pyszna. Więc delektujmy się tym smakiem. Idealne popołudnie. Jeszcze kaweczkę. Moi drodzy, to jest moja dzisiejsza stylóweczka. Dosyć mocno imprezowo, cała na czarno, sukienka z mango. Mam ją chyba już od 2 lat i kiedyś ją kupiłam na Sylwestra z odsłoniętymi plecami. Ja uwielbiam takie sukienki, bardzo dobrze się w nich czuję. Ta ma tutaj też rozporek, do tego rajstopy 15. Jeżeli chodzi o kozaki, to są one z Zary, z najnowszej kolekcji. One mają tutaj skórę kroko z czubem na malutkim obcasiku, do tego złote kolczyki, pierścionek. Ten mój zielony pierścionek, o który pytacie często, on jest z Yes. To jest skarabeusz. Kupiłam go, myślę, że z 5 lat temu. A jeżeli chodzi o torebkę, to wybrałam naszą taki LGS, tą zieloną kroko imprezową, która myślę, że nadaje też takiego fajnego, kolorystycznego smaczku. Do tego myślę, że beżowy płaszcz i jestem gotowa. Śmigam po czasie. Witajcie, moi drodzy, wieczorową porą. Zrobimy sobie dzisiaj full glam. Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę miała okazję to nagrać, ale trafiła się okazja, bo mamy dzisiaj z dziewczynami takie charytatywne wyjście, więc stwierdziłam, że zrobię sobie taki full make-up, nawet przyczepimy rzęsy. I już zrobiłam sobie bazę. Jako baza dzisiaj ten produkt. To jest dr Irena Eris. To jest produkt mocno rozświetlający, bardzo mocno rozświetlająca baza, co myślę, że widać. Natomiast ja myślałam, że to jest zamiennik Charlotte Hollywood Filter, bo bardzo dużo osób tak to przedstawiało. Niestety nie, to jest typowa baza rozświetlająca, ale aż tak nie daje koloru jak Charlotte. Podkład to jest zawsze ten sam, taki wyjściowy mój podkład, czyli ten Clarins Everlasting. On jest bardzo trwały. Pod oczy nałożyłam ten korektor z Eveline, też go kiedyś Wam polecałam, w dalszym ciągu bardzo go lubię. No i tak jak widzicie, mamy twarz już przygotowaną. Ja zazwyczaj, jeżeli chodzi o taki wyjściowy make-up, najwięcej czasu poświęcam na skórę. I teraz sobie zrobimy makijaż oka. Muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, co z tego wyjdzie, bo nawet kupiłam kępki. A ja nie przyklejałam rzęs, nie wiem. Jezu, lata! Lata, serio. I kupiłam w Rossmanie, tak na szybko, takie kępki marki Kiss. I to są te takie podwójne, więc mam nadzieję, że nakleję po 2-3 i będzie z głowy. A jeżeli chodzi o paletę, będę używać tej palety. Uwielbiam ją na co dzień i ona jest genialna, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wieczorowe makijaże. No zobaczcie, jak cudnie wygląda. Ten kolor w ogóle jest boski, te tutaj też. Więc zrobimy sobie make-up oka taki mocniejszy dzisiaj. Na całą powiekę nakładam ten, skupiając się tak naprawdę najbardziej w... O, tu nam się korektor zabrał, ale to jest normalne. Skupiając się w wewnętrznym kąciku. Tutaj tak nakładamy sporo, dosyć. O, tak jak widzicie. Na dalszą część powieki nałożę ten kolor. On jest taki łososiowy brąz, taki średni brąz, ale on pięknie wygląda na powiece. I nałożymy go tutaj. I nałożymy go tutaj, w tym miejscu. Środek zostawiam na razie czysty, dlatego że chyba nałożę błyszczący cień tutaj. Więc w tym miejscu nakładam ten taki średni brąz. O! I trochę go rozdymiam, tworząc taką, wiecie, opaskę dla oka. Użyłam też tutaj pod oczy ten kolor, bo on bardzo ładnie nam sprawi, że ten makijaż będzie spójny. Teraz magia, czyli ten błyszczący cień. On jest totalnie niepozorny w tej palecie, ale wygląda bosko. Ja go sobie teraz nakładam na palec i zobaczycie na powiece, jak pięknie wygląda. Oh my god.
Jezu, jest przepiękny. Trochę zielony, trochę złoty. Jest przepiękny ten kolor. I po prostu jest tak prosty w użyciu, bo nakładacie go palcem. I teraz ten makijaż na razie zatrzymamy, jeżeli chodzi o cieniowanie. To jest absolutnie basicowe cieniowanie. Teraz bierzemy kredkę. Dziewczyny, sobie kupcie, jeżeli szczególnie jesteście brunetkami albo macie ciemne oczy, taką śliwkową kredkę. To jest kredka z Eveline. Zgubiłam nawet zatyczkę, ale tak ją lubię. Używam praktycznie cały czas. Właśnie w takim fajnym... o, kolorze. I zrobimy sobie teraz tą kredką kreskę. I to jest naprawdę fajna alternatywa dla czerni. Spojrzenie nie wygląda tak ciężko. I pięknie ten fiolet podbija brązową tęczówkę, więc jeżeli jesteście posiadaczkami piwnych brązowych oczu, to naprawdę polecam fiolet. Jakby im jesteśmy starsze, tym warto sięgać po takie lżejsze kolory. Niekoniecznie czerń, tak z grubej rury, ale trochę, żeby to było trochę przełamane, żeby to nie było takie oczywiste, tylko właśnie, wiem, jakaś ciemna zieleń, jakiś burgund, jakiś lekki brąz. Wtedy ten makijaż wygląda dużo lepiej. I teraz bierzemy taki kulkowy pędzel i z tej palety ja sięgam po ten kolor. To jest troszeczkę w tej tonacji takiej oberżynowej, więc pięknie nam rozdymi ten cień, tą kreskę. O, nakładamy po prostu na tą kredkę i blendujemy do góry, tworząc taką ostrą kreskę, ostrą krawędź. Widzicie, fajnie to wygląda, ten fiolet. I teraz będziemy ten makijaż przyciemniać. Dopiero jak już narysujecie kreskę, wtedy będzie taki fajny efekt pudrowości i nie będzie ostrych krawędzi. Przez to po prostu ta twarz wygląda dużo młodziej, jak nie ma takich hardkorowych krawędzi, tylko trochę takie zmiękczone. I weźmiemy sobie ten czekoladowy cień, on jest bardzo ładny, i zmieniamy pędzel na kulkę, na coś takiego mniejszego. I delikatnie próbujecie tą kreskę troszeczkę rozdymić gdzieś tam, żeby ta krawędź nie była taka ostra. Idziemy w załamanie w ten sposób. Jakby widzimy, że ta kreska jest i ona nam ładnie tworzy kocie oko, ale rozmiękczamy ją cieniem. I to jest w ogóle całe clue, moim zdaniem, takiego makijażu dla dojrzałej skóry. I ta zasada tych miękkich krawędzi, mam wrażenie, że to jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o make-up właśnie nawet osób później dojrzałych. Unikamy tych takich hardkorowych krawędzi, tylko wszystko jest takie rozdymione. Dużo lepiej to wtedy wygląda, mam wrażenie. I nie sięgamy po takie mocne kolory jak czerń, tylko właśnie brąz, trochę jakaś śliwka, coś takiego. Dodam trochę brązu tutaj, szczególnie żeby połączyć tą kreskę z dołem, a to dosłownie to będzie taki, wiecie, punkcik. I tutaj też. I teraz, jeżeli chcecie jeszcze bardziej zaznaczyć krawędzie, żeby to oko było już takie na maksa widoczne i na maksa podkreślone, można wziąć czarny liner, tylko ja powiem wam mój trik. Ja nie robię jakiejś takiej hardkorowej kreski jakby na tej kredce, tylko dosłownie tak jakby przykładam ten liner tutaj przy nasadzie samych rzęs. Wtedy wasze oko jest bardziej wyraźne i ono ma te ostre krawędzie, o których mówiłam, że są niepożądane, ale to jest na zasadzie taka cieniutka linia, która troszeczkę mocniej zaznaczy wam szczególnie ten fragment. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale mam nadzieję, że tak. Różnica jest subtelna, ale jeżeli chodzi o liner, to super działa. Zachowujemy się tak, jakbyśmy tworzyli po prostu taką kreskę permanentną. Nie robimy mocnego linera, bo nie chcemy przytłoczyć oka, tylko dosłownie tak dotykamy, żeby zaznaczyć kontur oka, ale nie przytłoczyć go. Dobra, teraz się zacznie zabawa, bo będziemy przyklejać rzęsy. Mam nadzieję, że mój gen makijażystki jeszcze przetrwał i że będę w stanie to zrobić, bo nie robiłam tego lata. A z rzęsami jest tak, że to jest po prostu praktyka. Ja będę używać rozmiaru S, ale wyglądają bardzo ładnie te rzęsy. Mają takie podwójne kępki, są takie podwójne kępki, tak bym to nazwała. I będę używać tych najmniejszych. I oczywiście kleju Duo. Boże. Hit. Dobra. Cieniutki jest pasek. Super są te rzęsy, więc jestem dobrej myśli. Trochę... okej, okay. Czy to się już lepi? To jest najważniejsze. Musi być dobrze lepiące. Dobra, i przyklejamy. Chodzi na to, że na każde oko jest po jednej. Dobra, już jedną zwaliłam. Nie, nie zwaliłam. Dobra. Chyba ogarnęłam. Teraz to wszystko podkręcimy, ale bardzo delikatnie. Tak, wiecie... a... okej. Nie odpadła żadna gitara. Tu jeszcze niech wyschnie. I lecimy z maskarą. No już prawie gotowy make-up, słuchajcie. Nałożę jeszcze sobie trochę tego pudru z Claresy. Ale oko wyszło pięknie. Prześlicznie. Boże, dawno nie miałam takiego makijażu mocnego. Okej, teraz wjedzie niezawodna paleta od dr Ireny Eris, która jest w stanie agonalnym u mnie. Już jakby jest... ale
Nałożę ją. Bezwybitna. I chyba ją zdenkuję już niedługo. Jeden z lepszych zakupów ostatnio makijażowych. I dużo lepiej sprawdza mi się ta paleta niż wszelkie palety matowe. 100 razy lepiej te wypiekane produkty działają. Róż będzie z tej samej palety. Pomadkę nałożę później. Już na samym końcu. Teraz ściągnę wałki, ale mam nadzieję, że mój taki mini tutorial Wam się przyda. I niech nam się częściej przydają tutoriale wieczorowe, żeby była okazja, żeby trochę coś zrobić fajniejszego na tym, w tym make-upie niż zwykły, taki codzienny.